Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Wyciskanie na ławce uznawane jest za świetny test siły górnej części ciała. Jest także doskonałym narzędziem do jej budowania oraz dorzucania masy mięśniowej. Z tych powodów cieszy się niesłabnącą popularnością wśród niemal wszystkich traktujących poważnie trening siłowy. Okazuje się jednak, że jedni z najsilniejszych ludzi na świecie, do których należą dwuboiści, nie tyle po prostu go nie wykonują, co aktywnie odrzucają, tłumacząc, że mogłoby ono negatywnie wpłynąć na osiąganie przez nich wyniki. Inspiracją do nagrania tego materiału był fragment wywiadu z Liu Shaojun, czyli wybitnym chińskim sztangistą kategorii do 77 oraz 81 kg. Mówimy tutaj o mistrzu olimpijskim z 2012 roku oraz srebrnym medaliście Igrzysk z 2016. Oprócz tego pięciokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach świata, a jego nazwisko widnieje przy licznych rekordach świata, w tym 378 kg w dwuboju osiągnięte w w 2019 roku podczas wywiadu dwuboista został zapytany o to, ile jest w stanie wycisnąć na ławce poziomej. Biorąc pod uwagę, że potrafi podnieść z ziemi ponad głowę ponad 200 kg w podrzucie czy osiągnąć ponad 170 kg w rwaniu, można było spodziewać się tutaj równie zawrotnej liczby. Okazało się jednak, że jak stwierdził wyciskanie na ławce czy wyciskanie nad głowę należą do jego najsłabszych ćwiczeń i z tego powodu ich praktycznie nie wykonuje. Zwrócił się także do dwuboistów z naciskiem na profesjonalistów, sugerując, by spróbowali nie trenować wyciskania na ławce. Jego zdaniem to ćwiczenie ograniczy ruchomość w stawach barkowych, spowoduje, że trudniej będzie zablokować bark i może spowodować wykształcenie złego nawyku i z tego powodu poleca nietrenowanie w ten sposób, czyli niewykonywanie wyciskania na ławce. Drążącemu temat jego rekordów życiowych dziennikarzowi, odpowiedział, że jest to między 120 a 130 kg. W wyciskaniu żołnierskim ma jak to określił, jedynie 80-90 kg, a w wyciskaniu nad głowę z lekkim ugięciem kolan, 120 lub 130 kg. Temat zamknął stwierdzeniem, że nie ma tu co porównywać, ponieważ wyciskanie na ławce i dwubój to dwie zupełnie różne rzeczy. Jak wiadomo klaty nie trenuje także nasz strongman Konrad Karwat. Krzysztof Radzikowski pomimo, że swego czasu osiągał doskonałe rezultaty w wyciskaniu na ławce, a na YouTubie można znaleźć nagrania z jego powtórzeń z ciężarem 270 kg na dwa ruchy, obecnie jak mówi jest wyleczony z ciężkiego wyciskania. To wszystko z powodu poważnej kontuzji, której nabawił się właśnie podczas tego ćwiczenia. Chociaż większość strongmenów nie traktuje priorytetowo wyciskania na ławce poziomej, z prostego powodu, że obecnie konkurencje w strongmenie nie są tak silnie nastawione na testowanie siły klatki piersiowej, to wielu wplata ten ruch jako uzupełniający. Na pytanie, czy jest to istotne ćwiczenie dla najsilniejszych ludzi na świecie, odpowiadał swego czasu Brian Shaw, czyli posiadacz czterech tytułów Mistrza Świata Strongman. Sam Shaw uważa, że jest to bardzo przydatny ruch, który w jego przypadku przekłada się na siłę w konkurencjach polegających na wyciskaniu nad głowę. Zaznaczył jednak, że jest to pole dyskusji, bowiem wielu siłaczy ma tutaj odmienne doświadczenia. Polecał tym samym, aby przetestować to na sobie i określił wyciskanie na ławce dla Strongmenów kwestią indywidualną. Sceptycznie odniósł się także do stwierdzenia, że jest to niezbędny element treningu, aby osiągnąć sukces w tej dyscyplinie. Z ciekawości powróciłem do nagrań z treningów naszego obecnie najlepszego siłacza, czyli Mateusza Kieliszkowskiego, i nie znalazłem filmu, na którym wykonywałby wyciskanie na ławce. Nie wiem czy gdzieś odnosił się do tej kwestii bezpośrednio, ale wygląda na to, że albo wykonuje ten ruch bardzo rzadko, albo nie wplata go do swojego programu treningowego w ogóle. Chociaż zapewne obecnie, gdyby konkurencja wyciskania leżąc pojawiła się w programie zawodów najsilniejszy człowiek świata siłacze zrobiliby wielkie oczy, to w przeszłości incydenty takiej konkurencji na największych zawodach miały miejsce. Tym samym można było zobaczyć jak najsilniejsi ludzie radzą sobie w tym ćwiczeniu i tak Magnus Samuelson na zawodach w 2002 wygrał wyciskanie 200 kg na powtórzenia z wynikiem 11 ruchów. W 2008 Derek Poundstone wycisnął ten sam ciężar 15 razy w ciągu 75 sekund. Eddie Hall natomiast wykonał swego czasu 6 powtórzeń ze szczangą ważącą 265 kg. Widać zatem, że, chociaż nie jest to kluczowy ruch dla strongmanów, to wielu go wykorzystuje, co więcej, z szalenie imponującymi rezultatami. Wróćmy jednak do tematu dwuboistów, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy obawy związane z wyciskaniem na ławce są uzasadnione. Trafiłem na poruszający ten temat materiał z kanału CK Strength. Stwierdzono tam, że nienawiść do wyciskania na ławce pochodzi po pierwsze od amatorskich dwuboistów, którzy zanim zajęli się tą dyscypliną, wyciskali za dużo lub niepoprawnie i przez to nabawili się problemów z barkami. Oznacza to, że nie tyle wprowadzenie wyciskania pogorszyło ich wyniki, co wcześniejsze negatywne doświadczenia wywołały w nich do niego niechęć. Po drugie mamy dwuboistów, którzy nie są w stanie lub nie potrafią umiejętnie połączyć w swoich programach treningu pod podnoszenie ciężarów z wyciskaniem na ławce, przez co powodują u siebie nadmierne obciążenia. Nie chcą także poświęcać ruchów dwubojowych, aby zmieścić się w objętości z wyciskaniem na ławce. I wreszcie, część dwuboistów po prostu nie lubi wyciskania. Przedstawiono także benefity związane z wprowadzeniem wyciskania do programu dwubojowego. Przede wszystkim mogą skorzystać te osoby, które potrzebują zwiększyć siłę górnych partii oraz zwiększyć ilość masy mięśniowej. Z drugiej strony, zauważono, że nadmiernie rozbudowane górne partie faktycznie mogą przyczynić się do pogorszenia ruchomości w stawach barkowych. Poza tym więcej masy w górze oznacza wyżej umieszczony środek ciężkości, a nie wchodząc w szczegóły, wielu dwuboistów uważa, że lepiej, kiedy znajduje się on niżej. Tak czy inaczej, ogólny przekaz był taki, iż wyciskanie wcale nie jest takim złem w dwuboju, jak się uważa, co więcej może przynieść ćwiczącym istotne benefity. Temat podsumował także w swoim artykule Greg Everett, trener dwuboju oraz autor książek na temat tej dyscypliny. W skrócie potwierdził to, co było zawarte w materiale przytoczonym przed momentem: wyciskanie na ławce jest użytecznym narzędziem przede wszystkim dla tych, którzy potrzebują zyskać masę mięśniową i siłę oraz stabilizację górnej części, jednak jego podopieczni wykonują je rzadko. Po pierwsze dlatego, że nie stanowi ono priorytetu i istnieją ćwiczenia bardziej specyficzne dla rwania i podrzutu, gdzie sztanga porusza się w płaszczyźnie wertykalnej. Po drugie może wiązać się z nadmiernym obciążeniem barków, powodować poważne kontuzje i wreszcie stwarzać słynną redukcję ruchomości barków. W podsumowaniu zawarł zdanie. W każdym razie wyciskanie na ławce powinno znajdować się na liście potencjalnych ćwiczeń, używane wtedy, kiedy jest to właściwe i zawsze łączone z niezbędną pracą nad mobilnością i stabilnością. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z wyciskaniem na ławce pod kątem dwuboju olimpijskiego. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok a teraz do następnego.